Malgorzata Rozenek LSNi w ubieli na konferencji TVN. Dobrała garnitur pod kolor zębów, zdjęcia. Dzień dobry TVN to jeden z czołowych programów śniadaniowych w Polsce. Emitowany od kwietnia 2005 roku poranny magazyn codziennie przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy leczeni jest a mniej lub bardziej wartościowymi materiałami. W środę odbyło się spotkanie prasowe z prowadzącymi TVN. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć także najświeższej gwiazdy w ekipie, Malgorzaty Rozenek. Przypominamy, Malgorzata Rozenek zaśpiewała w studiu Dzień Dobry TVN. Internauci krótko, co za wycie, wideo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Celebrytka nie omieszkała skorzystać z okazji do spotkania z fotoreporterami i ich obiektywami. Z ochotą udając się na przygotowana specjalnie ściankę. Na żółtym dywanie, jak na perfekcyjno przystalo. Rozsylała szerokie uśmiechy, prezentując przy okazji znieznobiale zęby. Prowadzący Dzień Dobry TVN posylają uśmiechy z wiosennej konferencji, elegancka Agnieszka Woźniak-Starak. Ewa Drzyzga niczym marynarz, zdjęcia. Tego dnia Gosia miała na sobie pasująca do zadbanego uzębienia skromna, aczkolwiek elegancka stylizacja. Postawila na biały lok, na który składali się, oversize'owy garnitur, też shirt i szpilki z czubem. Podczas eventu 44-latka pozowała zarówno solo, jak i w duecie ze swoim śniadaniówkowym partnerem, Krzysztofem Skórzyńskim. Zobacz zdjęcia. Ładnie wyglądała.